Choć przedszkole miejskie nr 19 w Lesznie istnieje od 1987 roku, swoje imię Leśna Kraina otrzymało dopiero teraz. 6 czerwca na specjalnej uroczystości zebrali się goście i przedszkolaki. Ceremonię otworzyły mażoretki Orkiestry Dętej Leszna, a wśród nich jedna z byłych wychowanek przedszkola. O wyborze imienia zdecydowali jego wychowankowie, rodzice i personel drogą głosowania. Spośród trzech finałowych propozycji – Leśna Kraina, Leśna Polana i Leśne Ludki – to właśnie ta pierwsza propozycja otrzymała najwięcej głosów. Imię pasuje, bo przedszkole współpracuje z Nadleśnictwem Karczma Borowa, a przy współpracy z Zespołem Szkół Rolniczo-Budowlanych powstał ogród przedszkolny, gdzie rodzice wspólnie z dziećmi sadzili drzewa. Bliskość natury jest ważna dla mającego długą historię przedszkola nr 19. W dniu 31 sierpnia 1987 roku dokonano otwarcia Państwowego Przedszkola nr 19 w Lesznie. Uroczystości brały udział wówczas ówczesne władze miasta Leszna, obecności prezydenta miasta Leszna, pana Zenona Lorka, kuratora oświaty i wychowania, pana Zenona Mocka, inspektora oświaty i wychowania, pana Antoniego Mazankiewicza. Starszego wizytatora Wydziału Oświaty i Wychowania pan Iwony Zając. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała między innymi ówczesna dyrektor przedszkola pani Irena Milczyńska. Obiekt został wyposażony w 5 sal, które mieściło 180 dzieci oraz piękny plac zabaw. Zatrudniono 24 osoby, 10 nauczycieli oraz 14 osób obsługujących. 3 osoby pracują ze mną do dnia dzisiejszego. Do przedszkola uczęszczały wówczas dzieci urodzone w latach 1981-1984, które dzisiaj liczą sobie po 37 lat. Przyprowadzają do przedszkola swoich potomków, a więc śmiało można powiedzieć, że nasze przedszkole to przedszkole nie tylko z tradycjami, ale i wielopokoleniowe. Akt nadania imienia przez Radę Miejską Leszna odczytał radny Tomasz Malepszy. Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedszkolu miejskiemu nr 19 w Lesznie nadaje imię Leśna Kraina. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2018 roku. Podpisała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Leszna, pani Barbara Mroczkowska. Akt nadania imienia trafił w ręce dyrektor Lewandowskiej i to już oficjalne. 19 nosi imię Leśna Kraina.